Witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Makinosz, a przed wami kolejny materiał wideo z serii Retroplay z gry Doom 3. I słuchajcie, w ostatnim materiale wideo dotarliśmy do tego wspaniałego miejsca, do komory teleportacyjnej numer 1. Wiemy, że pewien główny analityk nie chciał, abyśmy tam przechodzili. Wiemy też, że w tym wymiarze po drugiej stronie teleportera znaleźli się ludzie, znalazł się zespół ekspedycyjny, który był uzbrojony po zęby tylko i wyłącznie w BFG i że zaginęli, i że to BFG pozostało w tamtym drugim wymiarze, więc miejmy nadzieję, że kiedy wreszcie tam dotrzemy, albo w ogóle jeżeli tam dotrzemy, bo nie wiem, czy my tam dotrzemy, bo ogólnie rzecz biorąc tak daleko w tej grze nigdy nie dotarłem. Kiedy próbowałem w nią grać na moim Potato PC lata temu, kiedy ta gra była nowa, to moi drodzy, jeżeli faktycznie to wszystko będzie w jakiś sposób miało ręce i nogi, to może po drugiej stronie tego portalu znajdziemy BFG w pełni uzbrojone i czekające na nas, abyśmy je tylko podnieśli. W tym momencie nie mamy gdzie indziej iść, jak tylko do tej komory numer 1, tylko że musimy włączyć cykl dekontaminacji. Dobrze, musimy wejść do tej... Gdzie i dlaczego? Tam! Okej, okay, mamy wejść do komory dekontaminacyjnej, aby przeprowadzić dekontaminację chemiczną, jak tutaj mamy napisane, prawda? Have subjects enter chamber for chemical decontamination. Czyli obiekty testowe muszą wejść do komory dekontaminacyjnej i oczyścić się tam przy pomocy dekontaminacji chemicznej. Co jest logiczne i zróbmy to, aby wejść do tego teleportera numer 1. Obawiam się kolejnych przeciwników, że gdzieś się tutaj pojawią, ale miejmy nadzieję, że może nie. Dobra. Proces dekontaminacji rozpoczęty. Mam nadzieję, że nic się nie schrzani. Zakończona. O, witam przeciwników. Witam panów przeciwników i żegnam panów przeciwników. To jest bardzo omnis, że tak powiem. Co my tu mamy? Mars Delta Labs, the future is here, czyli przyszłość jest tutaj, w laboratoriach Delta na Marsie. Okej, okay, tu są te dwie... To są te dwie, słuchajcie... Co to jest? Notice, lab coats needed. A, czyli teraz tutaj, tu do tej strefy, do której wchodzimy, powinniśmy wchodzić tylko i wyłącznie w stroju laboratoryjnym, tych fartuchach laboratoryjnych, a nie w zabrudzonych jakichś rzeczach. Czyli po prostu musi być tutaj wejście sterylne do tych pomieszczeń. Tu jest jakieś w ogóle jakaś poczekalnia, jakby kolejne obiekty testowe tutaj czekały na swoją kolej, aby wejść do tego teleportera i coś zbadać. My zaś mamy tutaj te dwie szafki, o których była mowa w jednym z poprzednich, w jednym z maili Marka Serrano, maili, które otrzymał Han Lee od zespołu bezpieczeństwa. 836, taki jest kod, tak? 836. I co mamy tutaj? Apteczka, trochę granatów, troszeczkę ciężkiego sprzętu. Dobra, podnieśmy to sobie. Tak, troszeczkę ciężkiego sprzętu do ciężkiego karabinu maszynowego. Wow, to jaki tutaj musiał być wypadek, że rzeczywiście aż 836, że aż tutaj przywieziono ciężki sprzęt w postaci tego nie łańcucha, tylko tego pasa z amunicją do ciężkiego karabinu maszynowego. Jaki to wypadek musiał być? Dobra, podnieśmy sobie rakiety i inne rzeczy. Wow, rakietnica. Na amunicja do rakietnicy w takim miejscu. W dalszym ciągu kwestionuję, jak poważny musiał to być wypadek, który miał tutaj miejsce, o którym pisano, o którym pisał zespół bezpieczeństwa. Skąd? Stamtąd, tak?
dwie rakiety, aby takiego gościa załatwić. Oczywiście podejrzewam, że kiedy go trafiliśmy za pierwszym razem, to on nie zginął, tylko dopiero za drugim razem w niego trafiliśmy troszeczkę bardziej bezpośrednio, bo był wystarczająco daleko. Okej, to mnie nie nastraja. Nikt nam nie wyskoczy na plecy. Dobra, może być. Może naprawdę być, nikt nam nie wyskakuje na plecy, więc wszystko jest okej. Tutaj mamy tego miłego gościa, który miał chyba przy sobie shotgun, ale za bardzo mu to nie pomogło. Biohazard, czyli uwaga, skażenie biologiczne. Żywa tkanka, która znikąd nie wiadomo skąd się pojawiła. Czyżby jakiś efekt uboczny teleportacji? To się ciągnie aż tam do góry. Oj, czyli tędy nie wejdziemy na pierwsze piętro, czy też do tego, można by było powiedzieć, do tego punktu obserwacyjnego, który tam u góry się znajduje. Mamy teleport, żadnej destynacji, żadnego punktu docelowego, gdzie możemy się przeteleportować. Okej, dobra. Czyli będziemy mogli użyć tego teleportera, aby gdzieś się przeteleportować. I co my tu mamy? MCS Uplink, Mars Central System, czyli połączenie z centralnym systemem Marsa. Przyznaj dostęp do stacji kontrolnej. Włączono dostęp do stacji kontrolnej. Co tu mamy? Włączone logowanie danych, otwarto archiwa projektu, załadowano dane projektowe z MCS, czyli Mars Central System, i został włączony, czy też zaktywowany routing, czy też połączenie dostępowe. I co tu mamy? Skanuj aktywne pady. Please select teleport destination. Teleport numer 1. Control station numer 1. Możemy się steleportować tu albo tu. Pad 1 selected. Okej. Mamy teleport do pada numer 1. No dobra, aktywujmy go. Okej. Dobra, to tak będzie za każdym razem, jak go użyjemy. Dobra, to jest pierwszy taki pad, ale to są te główne. Jak możemy te przenośne podłączyć? Czy może to nie w tej komorze testowej, tylko w innej? No dobra, czyli tak, czyli teraz możemy... musimy wybrać nowy cel naszej podróży. I tym razem będzie to balkon. Teleport numer 1, aktywny. No dobra, jeszcze raz. I włączmy go. Okej, ja nie mam... Ja naprawdę, słuchajcie, nie mam pytań. To jest deczko przerażające, jak za każdym razem musimy przelecieć przez te wnętrzności, tak jakby. Jak za każdym razem, jak się teleportujemy, my musimy przelecieć przez te wnętrzności, to serio, to jest deczko upiorne. I rozumiem, dlaczego ci ludzie szaleli i dostawali w głowę właśnie z tego prostego powodu. O, kolejna komora dekontaminacyjna. I możemy wyjść teraz z tej komory pierwszej. Rozumiem.
Have a nice day. Na pewno będziemy mieli dzień. Co powiedziałeś, Betruger? Przepraszam was, muszę to wczytać i usłyszeć jeszcze raz, co powiedział Betruger, że coś dla nas jest cienkie, ale co? A, wyczerpuje się moja nie cienkie, w sensie cienkie, tylko że w tym znaczeniu tego zdania moja cierpliwość do ciebie się wyczerpuje. Dziękuję, panie Betruger, że pana cierpliwość do mnie się wyczerpuje, bo to znaczy, że robimy dobrą robotę. I co my tu mamy? Tu mamy wejście do laboratoriów Delta, wejście B, ale również jest dla nas niedostępne i musimy udać się do... Look around you, Marine. Everyone is dead and soon you will join them. Okej, dobra. Okej. Nie mam pytań. Nie mam pytań. Doktorze Betruger, fajnie, że nas zauważyłeś i zablokowałeś nam powrót do pozostałej części tego kompleksu, czy też do miejsc, gdzie już byliśmy. I Betruger powiedział, że rozejrzy się dookoła siebie, Marin. Wszyscy nie żyją i wkrótce też do nich dołączysz. No, fajnie, widzę, że ci wszyscy ludzie tutaj nie żyją, ale nie wydaje mi się, żebym tak szybko miał do nich dołączyć. Szczególnie, że cały czas dajemy sobie o wiele lepiej radę niż cała armia Marin, która znajdowała się, że tak powiem, w tym miejscu, która znajdowała się na Marsie. Bo tak naprawdę, zobaczcie, radzimy sobie cały czas z tymi hordami demonów i tak naprawdę do tej pory nie udało im się nas jakoś skutecznie wyeliminować, a wszyscy tutaj odpowiedzialni za bezpieczeństwo w kompleksie nie tylko Delta, ale również w całym Mars City, no po prostu zostali zmiecieni z powierzchni Ziemi bez żadnego większego problemu i faktycznie trzeba przyznać, że nasz drogi tutaj Malcolm Betruger, doktor Malcolm Betruger tak właściwie, czuje się tak pewny, bo skoro cała armia, całe zastępy tak naprawdę, cały szwadron, no najprędzej, cały szwadron, słuchajcie, tutaj wyszkolonych żołnierzy, którzy mieli ochraniać badania na Marsie, nie dał sobie rady z armią demonów, to w jaki sposób jeden Marine miałby sobie dać radę? No nie powinien sobie dać, ale z racji tego, że ta gra cierpi na syndrom, niestety, to jest taka pozostałość po starych grach, po bardzo starych grach, takie wiecie, można by było powiedzieć retro podejście do tworzenia gier, jesteśmy jednoosobową armią. Zresztą do dnia dzisiejszego wiele gier strzelanek ma ten syndrom jednoosobowej armii, ale no i Zbawiciela przy okazji, ale na całe szczęście ta gra bardziej dotyka tego syndromu jednoosobowej armii, gdzie mamy misję do wykonania i staramy się ją właśnie wykonać. Jesteśmy jednym z lepiej wyszkolonych Marines, którzy zostali tutaj przydzieleni właśnie z powodu tego, że sytuacja na Marsie się zaognia i to było powiedziane na samym początku, więc raczej syndrom Mesjasza w tej grze nie występuje, pomimo że gra w pewnym momencie chwytała się go i na całe szczęście zrezygnowano z tego wątku tak szybko, jak go rozpoczęto. Alleluja, jeżeli pamiętacie ten N-Pro cały, że wybuchnie, wyleci w powietrze, jeżeli czegoś nie zrobimy, cała Mars, cała, wiecie, cała tutaj instalacja, cała ta baza na Marsie wyleci w powietrze i nic po nas nie zostanie. Zresztą po tej całej inwazji demonicznej również nic nie zostanie, ale udało nam się to wszystko naprawić, czyli syndrom Mesjasza wypełniony i najzwyczajniej w świecie wszyscy odratowani i teraz my możemy się z tym uporać, czyli wracamy z powrotem do tego syndromu jednoosobowej armii. Dostęp do
Aha, czyli musimy włączyć coś z terminala bezpieczeństwa, czy też terminala ochrony numer 2. Czyli stąd będziemy musieli otworzyć to miejsce, tą miejscówkę. Oczywiście pewnie ktoś się tutaj pojawi, bo ja nie wierzę w to, żeby to było takie walk in the park, jak to niektórzy, jak to po angielsku się mówi tak właściwie. Czyli takie wyjście do parku i nic nam nie będzie, taka wiecie, że pójdzie nam jak po maśle i nic się właściwie nie stanie. Ja podejrzewam, że tutaj wyskoczą za chwilę jakieś demony, coś się dziwnego stanie. O! Zdobyliśmy chyba przyspieszenie, adrenalinę czy coś w tym stylu, czyli jesteśmy przez ten czas, jak chyba bije tak serce nasze, jesteśmy troszeczkę bardziej odporni na ataki przeciwników. Dobra, otworzyliśmy w takim razie tamte drzwi. I kto na nas wyskoczy? Oczywiście! O, witam! Pana się tutaj nie spodziewałem, że sobie pan stamtąd przybiegnie, ale dzięki temu otworzyły się również drzwi prowadzące z powrotem, bo ktoś tutaj na nas kogoś nasłał. Najzwyczajniej w świecie mamy ponownie możliwość dostania się do pozostałej części kompleksu, czyli po prostu powrotu tutaj. I wydaje mi się, że musimy to zrobić, ponieważ troszeczkę dodatkowej amunicji przez to będziemy w stanie pozyskać. Okej, nic się nam nie stało. Nie możemy tu wejść. Nie mówcie, że zablokowaliśmy się w tym momencie. Nie, musimy włączyć ponownie dekontaminację. Okej, skoro tylko musimy włączyć dekontaminację, to absolutnie się z tym zgadzam. Czy tutaj jest jakiś pancerz albo coś w tym stylu? Nie, żadnego pancerza tutaj nie widzę. Tu również na wejściu żadnego pancerza nie było, znaczy tam w jednym miejscu pancerz był, ale niestety zużyliśmy go. Tutaj jest pancerz, właśnie ciebie szukałem, drogi pancerzu. Dobrze, że mogliśmy się tutaj wrócić, słuchajcie. No i niestety będziemy musieli też przejść ponownie przez ten teleporter. I aż dziwi mnie, że nie możemy tutaj zrobić. To jest czwarty obszar teleportacyjny, a tam jest trzeci, czyli musimy zapamiętać, że do trzeciego punktu teleportacyjnego musimy się udać, żeby potem przez przypadek nie biegać dookoła i ponownie przechodzić przez tą dekontaminację i w ogóle przez to wszystko, co teraz znowu będziemy musieli przechodzić. Dobra, shotgun nie. Karabin maszynowy najzwyczajniejszy się nam w tym momencie przyda. Możemy sobie coś tu podnieść, czy nie za bardzo? Nie możemy tutaj niczego podnieść. Tutaj możemy coś podnieść? Nie możemy niczego podnieść. Czy tutaj będziemy mogli coś podnieść? Oczywiście, że nie. Czyli nie pozostaje nam nic innego, jak uruchomić sobie ten teleporter, udać się z powrotem do góry i przejść do tej drugiej, słuchajcie, do tej drugiej komnaty teleportacyjnej. I może ona pozwoli nam gdzieś się teleportować dalej. Ten efekt wizualny jest genialny, pomimo że jest ohydny i nie tyle ohydny, że wiecie, niskiej jakości tekstury albo coś w tym stylu, efekt samej teleportacji jest genialny, to wiecie, takie jakby przejście przez Stargate'a, że wszystko skupia się do jednego punktu, do centrum ekranu tak właściwie i potem przechodzimy przez ten wijący się korytarz wnętrzności i krwi i w ogóle nie wiadomo czego jeszcze. To jest genialny efekt, który osiągnięto nie doładowując tak właściwie gry. Wow. Gdzie? Tam. Dobra, wycofujemy się. Tylko z tego względu wycofujemy się, moi drodzy, że nie wiem, z której strony przeciwnicy mieli nas zaatakować, ale na całe szczęście zaatakowali nas stąd, gdzie teraz idziemy. I wiecie co? Przez cały czas, kiedy tutaj weszliśmy, byłem pod wrażeniem
tego, to wygląda jak tkanka kostna. Jeszcze na dodatek czaszki, czaszka jakiegoś demona i czaszka ludzka, prowadząca do jakiegoś obszaru. I dodatkowo do tego pełno, słuchajcie, tkanki mięsa, wnętrzności, tkanki łącznej. A tutaj mamy jakiś pokój narad, czy coś w tym stylu. I tutaj właśnie czekał na nas kolejny przeciwnik, którego załatwiliśmy. Tam wejść nie możemy. To jest górny dostęp do wind. Nie wiem, dokąd prowadzą te drzwi, ale są zablokowane. W ogóle ta krew ściekająca tutaj. Mamy na pewno tkankę kostną. Przecież skostniałą tkankę. I mamy na pewno tkankę, która jest najzwyczajniej w świecie tkanką miękką, posłuchajcie. Takie klaśnięcie. To wygląda ohydnie, ale zarazem jest tak świetnym efektem, tak genialnym. Czy właśnie. Czy mógłby przeciwnik już zginąć, to chciałem powiedzieć. Jest tak świetnym efektem, jeszcze w dodatku jak połączymy to z tym, że mamy tutaj włączone tylko światło awaryjne, że tutaj włączyły się światło awaryjne, bo coś się stało z zasilaniem głównym. Wiedziałem! Gro! Po prostu znam cię chyba lepiej niż powinienem. I po prostu przestały mnie zaskakiwać tego typu pułapki. Wejść z powrotem nie możemy. Oczywiście Malcolm Betruger nas ponownie uwięził. Jeszcze więcej tkanki kostnej i tkanki łącznej, tego mięsa. I słuchajcie, to jest genialny efekt. Tak mi się wydawało, że powinien wyglądać postęp korupcji, postęp tego... Za długo siedzę i gro... Spawnujesz mu przeciwników prosto przed twarzą, czy po prostu jakiś skrypt się nie wywołał i teraz nagle gra stwierdziła, wiecie co, w sumie powinniśmy odpalić skrypt, który jakiś czas temu powinien się tutaj włączyć. Chyba, że rzeczywiście siedzimy za długo w jednym miejscu i gra stwierdziła, że zespawnuje nam jakiegoś dodatkowego przeciwnika, żeby nam go zespawnować. Dobra, tutaj niczego nie ma, tu mamy dodatkową amunicję. Halo? O, dziękuję. Dziękuję serdecznie, że zbicie lampki dało nam możliwość wyjścia. Procesowanie terminalowe, tak się nazywa ten dział, w którym teraz... Ginżesz! Nie wiem skąd on przylazł, ale las stamtąd. Czyli gra po prostu spawnuje nam coraz to potężnie... mniejszych przeciwników, tylko dlatego, że stoimy w miejscu. Miał. Zapomniałem, że tu nie ma szyb. I oberwałem. No dobra. Tu mamy... O! Jakieś dodatkowe rzeczy. Tutaj że niczego nie mamy. Tu mamy... Zatarasowane wejście prowadzące o tam. Tu przejść nie możemy, z żadnej ze stron tak naprawdę nie możemy przejść. Możemy co najwyżej wskoczyć do tego processing subfloor, tego subpiętra. No i teraz mamy labirynt istny. Tędy nie przejdziemy. Tędy również nie przejdziemy. Stamtąd przyszliśmy, czyli idziemy tędy. I co tu jest? Tu jest ślepy zaułek. No dobra. No niczego nie ma. Coś jest nad nami. To już jest pewne, że coś jest nad nami. Nie mówię, że ktoś, tylko serio. Coś jest nad nami. Uzbrójmy się w najlepszą broń, jaką... Najcięższą broń, jaką mamy tak właściwie. Terminal komory drugiej. Pierwsze co, ciało bez twarzy. Drugie co,
jeszcze więcej biomasy, jeszcze więcej tego, tych mięśni, skostniałych elementów, czaszki ludzkie i jeszcze więcej wnętrzności kolejnej biomasy tak naprawdę. I mamy tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze mamy... Co to jest? To jest kontrola, to jest panel kontrolny tej komory drugiej. Oczywiście, żeby wejść, będziemy musieli znowu włączyć dekontaminację, więc cieszę się, że tutaj weszliśmy w pierwszej kolejności. Tutaj mamy schowek D3-3. Tak? To jest schowek D3-3? Tak. Schowek D3-3. Dobra. Okej, gra odczytała, że tam wyszliśmy. Bo rzuciliśmy granatem. Czasami właśnie po to, słuchajcie, trzeba rzucić granatem, bo granat przy wybuchu ma właściwości aktywujące niektóre skrypty. Dlaczego? Bo tak napisano tą grę najzwyczajniej w świecie. I bardzo się cieszę, że właśnie coś takiego tutaj zrobiono, bo dzięki temu możemy aktywować skrypty, bo tak naprawdę przeciwnicy chowają się, dopóki nie usłyszą ruchu albo nie usłyszą jakiegoś dźwięku, tak to jest wyjaśnione. I dlatego też fajnie, że ci przeciwnicy w momencie, kiedy wiecie, kiedy coś wybuchnie, pojawiają się, aktywują się, bo został spełniony warunek, że coś usłyszeli, że usłyszeli jakąś aktywność. No dobra, skoro tu wszystko jest przez nas zwiedzone. Warning. Chamber malfunction. Problem z dekontaminacją, z kontrolą dekontaminacji do wejścia do słuchajcie, komory drugiej. Nie podoba mi się to. Komora druga. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to z tego prostego względu. Że słyszę przeciwników. Właśnie! Tego typu przeciwników słyszę. Szkielecika, wow. Kolejny? Kolejny. Okej, broń plazmowa na ciebie się bardzo, ale to bardzo nadaje. Tu możemy sobie coś podnieść. Tu widzę jakieś dodatkowe uzbrojenie, pełne jakichś dodatkowych rzeczy. Tu jest chyba teleporter numer 2, ale wiecie, co mnie bardziej niepokoi? To, że mamy ten alert o tym, że strefa dekontaminacji jest uszkodzona. Obawiam się tego, bo właśnie przez zanieczyszczenia różne dziwaczne rzeczy się tutaj zaczęły dziać, przez zanieczyszczenia wnoszone do tego teleportera, ale okej. Powiedzmy, że jesteśmy w miarę bezpieczni. Udajmy, że jesteśmy w miarę bezpieczni, tak to będzie brzmieć lepiej. Nic nas nie atakuje, nic nas nie atakuje. Dobrze, skanujmy aktywne odbiorniki. Please select teleport destination. Pad 1 selected. Główny, to jest tamten. Pad 3, pad 2 selected. To jest ten znajdujący się w przejściu, a pad 3 to jest ten, do którego mieliśmy się dostać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, zrobimy szybkiego save'a i zobaczymy. Pad 3. Miejmy nadzieję, że to ten. No dobra. Raz kozie śmierć. Lecimy. To ten pad. Otwórz drzwi.
Nie wiem, gdzie jesteśmy. Zobaczymy po kolei te pady, powiem wam szczerze, bo naprawdę nie wiem, gdzie w tym momencie nas wywiało. Dobra, pad pierwszy. Pad pierwszy aktywował się w tym miejscu. Tak? Czy to jest... Czy dobrze myślę? Dobra, aktywujmy sekwencję. Będziemy jeszcze więcej mieli czasu, żeby zaobserwować ten wspaniały efekt. No dobra, czyli to był pad pierwszy. Pad pierwszy to jest dokładnie to miejsce, którego się spodziewałem. Czym jest w takim wypadku odbiornik numer 2, który znajduje się w jakimś przejściu? W jakimś... tam pisało, że jest to jakaś... jakiś korytarz. Rozumiem. Dobra. Czyli jesteśmy w tym miejscu, gdzie wcześniej udało nam się wejść po otwarciu tych drzwi. Czyli jeżeli wybierzemy pad trzeci, to dostaniemy się do składziku, a z niego będziemy mogli dojść do tego miejsca, gdzie teleportowalibyśmy się przy pomocy pada do tego tutaj korytarza. Tylko że z korytarza nie możemy wejść do składziku, czyli tak naprawdę najlepiej się teleportować właśnie do składziku. Ale to nie jest ten składzik, który wcześniej widzieliśmy. To jest jakieś inne miejsce, ale na całe szczęście on teraz będzie dla nas otwarty, ten składzik, i będziemy mogli z niego wyciągnąć troszeczkę więcej, można by było powiedzieć, rzeczy w przyszłości. Dobra, strefa otwarta, czyli zobaczcie, trafiliśmy z powrotem do tego korytarza, do którego wcześniej się przeteleportowaliśmy, ale możemy teraz wejść do tego dolnego schowka, który jest nazwany schowek D, chyba 3-4, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, schowek D3-4. I jeszcze więcej biomasy, tylko że teraz ta biomasa ma jeszcze skórę, która wygląda, jakby była podszywana i wystające z siebie kolce. No, na... To światło zgasło, bo... Miało mnie to przestraszyć, czy co miało to zrobić? Okej, dobra, ty zginąłeś. Słyszę was. O! Któryś z was był na tyle miły, że krzyknął: umieraj. Wycofamy się. Bo zespełnował się nam szkielet. Revenant, tak właściwie po angielsku jego nazwa brzmi. Jeżeli mnie pamięć nie myli, możemy zrobić coś takiego. Czyli po prostu przeskoczyć w jego kierunku. Au. No to akurat mi się nie udało, ale wydaje mi się, że tutaj była jakaś apteczka. Proszę, gro, powiedz, że była jakaś apteczka? Nie, apteczki tutaj żadnej nie było. Apteczka była w innej strefie, z której przyszliśmy. Więc troszeczkę oberwaliśmy... Gdzie? Chciałem właśnie się spytać, gdzie teraz zadziałał, słuchajcie, ten cały skrypt i skąd pojawią się teraz przeciwnicy, bo troszeczkę nie łapię, co się dzieje z tymi skryptami w tej grze. Czasem działają, czasem nie działają, czasem działają z opóźnieniem. Taki chyba urok po prostu Duma Trójki, ale śmiesznie to wygląda, że wiecie, wracamy któryś raz do tego samego tak jakby punktu i nagle okazuje się, że mamy zupełnie inną tak naprawdę... Au. Mamy zupełnie inny efekt, czy też raczej powinienem powiedzieć, mamy zupełnie inną... E...
mamy zupełnie inny efekt końcowy w postaci tego, że pojawiają się przeciwnicy, że myślimy sobie, a wzięliśmy i wszystkich przeciwników tutaj wyczyściliśmy, mamy pustą lokację, a tu nagle okazuje się, że nie mamy pustej lokacji, bo mamy jeszcze masę przeciwników, którzy pojawiają się znikąd, których wcześniej w ogóle tutaj nie było. Fajnie to wygląda, że to wiecie, za jednym razem to wszystko się nam nie zwala na głowę, tylko tak troszeczkę można by było powiedzieć falami. Przy okazji, jesteśmy w strefie trzeciej, jesteśmy w strefie takiej relaksu, czy tak zwanej strefie ogólnej, czyli wiecie, kafeteria, kuchnia i tak dalej w jednym dla poziomu trzeciego laboratoriów. Dobra, co mamy tutaj, przejdziemy? Przeciwnika! I mamy... Słuchajcie, ten zarwany most. Dziękuję, panie Betruger, za ten śmiech. Dziękuję za to, że zerwał pan ten most. Moje pytanie brzmi... Czym pan w niego przywalił, panie doktorze Betruger, albo kto w niego przywalił z pana demonów, że po prostu roztopił to wszystko? I jeszcze to zadaje nam obrażenia. To jest roztopiony, żarzący się metal. Wow. Nie wiem, kto z demonów Betrugera, który z demonów Betrugera to zrobił, ale nie chcę mieć z nim nic wspólnego. Ale na pewno będziemy musieli mieć, bo na to wskazuje, że będziemy musieli w końcu stawić Betrugerowi czoła i będziemy musieli stanąć z nim oko w oko. Tylko że widząc, jak bardzo ukrywa się za swoją armią i jak bardzo odwleka to nasze spotkanie, podejrzewam, że najpierw będziemy musieli walczyć z jakimś mega strasznym demonem, a dopiero potem będziemy mogli zawalczyć z nim. I strzelić mu po prostu jedną kulą między oczy i pożegnać się z panem Betrugerem, a powidać tą demoniczną siłę, która znajduje się w nim. Przynajmniej mam taką nadzieję i przynajmniej tak prognozuję. Jeżeli będzie coś innego, co będzie mniej fantazyjnego niż to, co ja tutaj wymyśliłem, to będę deczko zawiedziony. Ale jeżeli będzie coś zupełnie innego, czego się nie spodziewałem i będzie równie fantazyjne jak to, co tutaj powiedziałem, to rzeczywiście mogę być zaskoczony. W każdym bądź razie, moi drodzy, w tym miejscu się pożegnamy. Mam nadzieję, że kolejny materiał wideo z serii Retro Play z gry Doom 3 wam się podobał. I zacznijmy od, że tak powiem, tego, że zachęcam was jak zwykle do pozostawiania po sobie komentarzy, ponieważ ja wasze wszystkie komentarze czytam. I staram się na nie odpowiadać w miarę swoich możliwości, czy to komentarzem na komentarz, to najczęściej mi się udaje tutaj zostawić po sobie, czy też odnosząc się do waszego komentarza w którymś z kolejnych materiałów z tejże serii. A jak na razie, moi drodzy, to by było na tyle. Dziękuję wam wszystkim za uwagę, komentujcie, subskrybujcie, polecajcie swoim znajomym przyjaciołom, trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce, cześć!